Będziemy powoli przechodzić do już ostatniego dzisiaj panelu, modułu związanego z dekarbonizacją. Jako taki wstęp powiem Państwu, że naukowcy Zespołu do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy Polskiej Akademii Nauk, prezentując polską wersję pierwszej części wspomnianego dzisiaj szóstego raportu IPCC, napisali następujące zdanie. Wzywamy do podjęcia konsekwentnych działań na wszystkich poziomach decyzyjnych zmierzających do głębokich redukcji emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w najbliższych dekadach. To wezwanie oznacza potraktowanie z pełną powagą strategii dekarbonizacji w Polsce. W związku z tym, ażeby rozmawiać o dekarbonizacji, zaprosiliśmy tutaj trójkę ekspertów, których teraz pozwolę sobie przedstawić. Pan doktor inżynier Paweł Gajda pracuje w Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego na Wydziale Energetyki i Paliw w Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim fizyką reaktorową, technologiami reaktorów nowej generacji oraz rolą energetyki jądrowej w niskoemisyjnych systemach energetycznych. Pan doktor posiada wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych projektach badawczych z zakresu nowych technologii reaktorowych, zwłaszcza układów podkrytycznych oraz reaktorów wysokotemperaturowych i zajmuje się również polaryzacją wiedzy z zakresu klimatu i energetyki, zwłaszcza jądrowej. Jest również sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, członkiem zarządu European Nuclear Society oraz członkiem Rady Klimatycznej przy Global Compact Network Poland. Drugą naszą gościnią, rozmówczynią jest pani Agata Brzezińska, prezeska Fundacji Aquila, wiceprezeska Fundacji Photo for Climate. Od 15 lat zawodowo związana z działaniem na rzecz ochrony przyrody w Polsce, założycielka, a obecnie prezeska spółki Via Nature, specjalizującej się w ekspertyzach przyrodniczych oraz analizach oddziaływania przedsięwzięć na przyrodę, ukończyła studia podyplomowe z prawa ochrony środowiska, a w ramach działań Photo for Climate aktywnie wspiera działania na rzecz propagowania energetyki jądrowej jako czystego źródła energii niezbędnego do mitygacji zmian klimatu. Pani Agata jest również zaangażowana w projekt Moratorium dla Drzew, którego celem jest skuteczna prawna ochrona drzew w Polsce. I naszym trzecim dyskutantem jest pan Andrzej Domański, wicedyrektor Instytutu Obywatelskiego, ekonomista, analityk rynków finansowych, wykładowca na Uczelni Łazarskiego, koordynator Zespołu do Spraw Transformacji Energetycznej przy Instytucie Obywatelskim, trzykrotny laureat Nagrody Alfa dla najlepszego zarządzającego funduszami rynku akcji oraz złotego portfela Gazety Giełdy Parkiet. Całą rozmowę poprowadzi pani profesor Joanna Heinderek i po tym wstępie bardzo gorąco zachęcam Państwa do dyskusji i oddaję głos. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zacznijmy może od takiej rzeczy ogólnej, dlatego tutaj poproszę Państwa tak generalnie o wprowadzenie nas w temat. Czyli mam pierwsze pytanie o to, w jaki sposób procesy dekarbonizacji oraz inwestowanie w niskoemisyjne i bezpieczne źródła energii łączą się z problemem katastrofą klimatyczno-środowiskową. Zdaję sobie sprawę, że to jest takie pytanie no, dla Państwa banalne, ale może zacznijmy od pana profesora Gajdy. Dzień dobry Państwu. To tak krótko odpowiadając, no, skąd, dlaczego to jest bardzo istotny temat. No, związane jest to z tym, że jednak głównym źródłem właśnie emisji dwutlenku węgla globalnie jest taka bardzo szeroko rozumiana energetyka, czy szerzej mówiąc, bo to nie tylko mówimy o energetyce zawodowej, ale także o innych sposobach właśnie używania energii, dlatego że no prawie 40% to jest właśnie ta energetyka, czyli wytwarzanie energii elektrycznej oraz ogrzewnictwo. Natomiast no, kolejną dosyć istotną częścią jest oczywiście transport, to jest inny sposób właśnie, w jaki sposób my używamy energii. No i tutaj, jeśli docelowo, bardzo często w celu dekarbonizacji transportu, my będziemy mówić o
jego elektryfikacji, no to wiąże się z koniecznością oczywiście wytworzenia tej energii elektrycznej, znowu w sposób bezemisyjny, jeśli my chcemy emisję, a przez to zmiany klimatyczne odpowiednio ograniczać do jakiegoś no, takiego poziomu, który jest dla nas do ogarnięcia. No dlatego tutaj istnieje ta konieczność przerzucenia się na te źródła właśnie niskoemisyjne różnego rodzaju. No i dlatego właśnie no, ta dyskusja o energetyce jest takim jednym z bardzo ważnych punktów, jeśli mówimy o właśnie mitygacji zmian klimatycznych. Pani Agato, co pani by dorzuciła? No, właściwie do pana profesora to niewiele można dorzucić. No, mogę krótko powiedzieć, że po prostu wiążą się w sposób bezpośredni, są głównym narzędziem mitygacji zmian klimatu i bez inwestycji w niskoemisyjne źródła energii po prostu z tymi zmianami klimatu sobie nie poradzimy. No i jeszcze poproszę pana Andrzeja Domańskiego. Halo, halo. Przepraszam, drobne problemy techniczne. Halo, czy słychać mnie? Tak. Świetnie. No do tego, co powiedział Paweł Gajda i Agata Brzyńska, trudno jeszcze coś dużego dorzucić. Natomiast to, co mi się wydaje istotne, to to, że jestem mocno przekonany, że energetyka, właściwie dekarbonizacja energetyki, to ta prostsza część zadania, które stoi przed nami. W sensie, rzeczywiście tak jak powiedział dr Gajda, odpowiadają nas za 40, w przypadku Polski około 38% całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Natomiast to są rzeczy, które transformacja energetyczna to proces, który to jest proces, który możemy zaplanować i przeprowadzić. Proces trudny, ale dający się na pewno zrobić i wiemy, że wiele państw tę transformację no już w dużej mierze ma za sobą. Natomiast wydaje mi się, że na przykład transformacja, ograniczenie emisji pochodzących chociażby z rolnictwa, sięgających w Polsce około 11-12% całkowitej emisji gazów, to cieplarnianych, może być wyzwaniem nawet większym, dlatego że wymagać będzie jednak zmiany w nas, w ludziach, zmiany naszej mentalności. I to zresztą wystarczy popatrzeć na komentarze w mediach społecznościowych, gdy ktoś zaproponuje odejście od chociażby ograniczenia mięsa, to wywołuje to tak olbrzymią falę hejtu, negatywnych komentarzy i takiego poczucia zamachu na wolność człowieka, że no, wydaje mi się, że tutaj regulacje będą znacznie, znacznie trudniejsze. A jeżeli chcemy osiągnąć ten cel neutralności klimatycznej, no to potrzebna nam jest nie dekarbonizacja, tylko głęboka dekarbonizacja. Więc tutaj wszystkie te sektory będziemy musieli głęboko, głęboko zmienić. To wrócę w takim razie z pytaniem do pana profesora Pawła Gajdy, bo często kojarzą się nam źródła odnawialne energii, na przykład energia wiatrowa, z tanią, czy wręcz najtańszą, prawie że zeroemisyjną formą pozyskiwania energii. No i to jest pytanie, czy to jest stereotyp, jakieś nasze wyobrażenie bajkowe, czy jak jest naprawdę? To tak jeszcze jedno takie szybkie sprostowanie, bo jeszcze profesorem jeszcze nie jestem akurat, więc tak, taka mała uwaga, ale to mało istotne trzymanie się tam tych tytułów, jak to u nas jest, bardzo się do nich przywiązujemy, co nie jest takie konieczne. Natomiast wracając do pytania, bo to istotne, jest to oczywiście, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana czasem, dlatego że jeśli popatrzymy na to, przede wszystkim źródła odnawialne, to nie jest tylko jedno źródło, ich mamy wiele rodzajów. No a dzisiaj historycznie popatrzymy, to właśnie no, ludzkość, można powiedzieć, zaczęła od korzystania właśnie ze źródeł odnawialnych. Zanim doszło do rewolucji przemysłowej, to my używaliśmy głównie na przykład biomasy, tak, do ogrzewania. I
tutaj wiele tych źródeł odnawialnych, które mają długą historię ich stosowania, faktycznie jest stosunkowo tania. Takim przykładem świetnym jest energetyka wodna, która jest właśnie bardzo tanim źródłem energii i w wielu krajach, które mają odpowiednie warunki geograficzne, no bo ona znowu jest warunkowana tym, że trzeba mieć odpowiednie warunki geograficzne, żeby tego typu elektrownie móc budować, tam gdzie one były, te elektrownie zbudowane nieraz już ponad 100 lat temu, oczywiście od tego czasu modernizowane, one produkują bardzo, bardzo tanią energię. Z drugiej strony mamy te tak zwane nowe źródła odnawialne. Tutaj przede wszystkim dzisiaj mówimy o energetyce wiatrowej oraz fotowoltaice. I tutaj widzimy, że one faktycznie bardzo mocno staniały w ciągu ostatnich dziesięcioleci. To dzięki temu, że jednak intensywnie się rozwijały, były wspierane przez czy to różne kraje, czy też organizacje międzynarodowe i dzięki temu, że no, duże były inwestycje w tych dziedzinach, no to faktycznie one dosyć mocno stanęły i zwłaszcza energetyka wiatrowa, jeśli jest stawiana właśnie w odpowiednich miejscach, może produkować energię stosunkowo tanio. Także fotowoltaika mocno staniała, chociaż ona jednak tutaj ta jednostka energii wytworzonej jest droższa i ciągle jest droższa od energii wytwarzanej z paliw kopalnych. Wiatr już bywa konkurencyjny i to czasami dosyć mocno konkurencyjny. Natomiast jest część tych źródeł odnawialnych, takich jeszcze bardziej, można powiedzieć, futurystycznych, jak pływy, ale też na przykład biogazownie, gdzie te ceny są jeszcze wyższe, które w zasadzie są kilkukrotnie wyższe niż dzisiejsza cena energii. Więc tutaj trzeba pamiętać, że zależy o jakich mówimy, to jest jedna rzecz. Chociaż faktycznie one, te najpopularniejsze właśnie w ostatnich latach bardzo mocno potaniały i robią się mocno konkurencyjne. Natomiast warto tutaj podkreślić, że to nie jest tak, że cena takiej energii jest czymś, co narzuca tylko technologia. Dlatego, że my poruszamy się tutaj w pewnym otoczeniu regulacyjnym i to państwo ma bardzo często bardzo duży wpływ na to, ile taka energia będzie kosztować. Przez wprowadzanie czy różnego rodzaju albo dopłat bezpośrednich, na przykład dla tych tak zwanych czystych źródeł, czy wspierając rozwój technologii, dopłacając do odpowiednich badań, ale też na przykład zmuszając producentów energii korzystających z paliw kopalnych do pokrywania na przykład kosztów emisji, co teraz się tutaj dzieje. Dlatego tutaj trzeba pamiętać, że nie zależy to tylko od technologii, ale też właśnie tego otoczenia prawno-regulacyjnego, w jakim się poruszamy i to państwo może wpływać. No i trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, dlatego że te popularne nowe źródła odnawialne, czyli energetyka wiatrowa i fotowoltaika przede wszystkim, one faktycznie są w stanie tanio produkować energię, ale wtedy, kiedy tą energię produkują. Natomiast my potrzebujemy energii jeszcze jednak w tym momencie, no taki, jakie jest zapotrzebowanie, to jest jednak produkt, który musi być wytwarzany w tym momencie, kiedy go konsumujemy. Te możliwości magazynowania energii elektrycznej są jeszcze bardzo małe i tutaj trzeba sobie wprost powiedzieć, że one nie będą tutaj jakieś, można powiedzieć, rewelacyjne. Tak, żebyśmy zgromadzili sobie energię, powiedzmy, dla całej Polski elektryczną na 3 dni, no to trzeba by wyprodukować tyle na przykład baterii litowo-jonowych, ile prognozuje się całą produkcję na świecie do roku 2040 mniej więcej. Więc to trzeba powiedzieć, że to się nie stanie. I teraz pojawia się tutaj kolejny problem, tylko że one produkują faktycznie bardzo tanią energię wtedy, kiedy produkują. Natomiast my musimy teraz wyprodukować energię w tym momencie, kiedy też one nie produkują. I teraz pytanie, ile ta energia będzie kosztowała, dlatego że gdzieś odbiorcę końcowego interesuje nie to, ile kosztowała energia wytworzona w tej elektrowni węglowej, w tej wodnej, tylko jego interesuje, jaki rachunek za tą energię musi zapłacić, bo to jest też trzeba pamiętać, żeby transformacja nam się udała, ona musi być też przystępna cenowo dla obywateli. No dobrze, drodzy Państwo, pojawiają się opinie, że odnawialne źródła energii, no i tutaj właśnie mówiliśmy o energii wiatrowej, ale też słonecznej, wodnej, geotermalnej, powinno się nazywać kopalno-odnawialnymi źródłami energii, które tak naprawdę nie są albo nie są za bardzo ekologiczne, ani nie służą dekarbonizacji.
I tu pytanie do pani Agaty Brzezińskiej. Na ile w tych stwierdzeniach jest prawda? Na ile one rzeczywiście są źródłami, które nie są w pełni ekologiczne? Ja się może głównie odniosę do energii uzyskiwanej z wiatru i ze słońca, ponieważ tak jak tutaj zresztą słusznie uczestnicy debaty wspomnieli na czacie, no, energia pozyskiwana, energetyka wodna jest bardzo szkodliwa, zwłaszcza w naszych szerokościach, gdzie te rzeki nie są, no nie mamy takiego położenia jak Szwecja, żeby czerpać energię z wody, natomiast no, energia geotermalna jest no, dosyć mało istotna w naszym kraju, więc powiem tak, te źródła odnawialne, jak panele słoneczne, farmy wiatrowe, są jak najbardziej narzędziem dekarbonizacji, którego potrzebujemy. Natomiast nie są one wystarczające, aby dostarczyć energię do przemysłu, a także do odbiorców indywidualnych, ponieważ niestety są zależne od warunków pogodowych, a w naszych szerokościach geograficznych miewamy dosyć długie okresy, kiedy ani nie świeci słońce, ani nie wieje wiatr. No i co wtedy mamy zrobić, kiedy nie ma tej energii? Przecież no, nie powiemy ludziom, żeby założyli w mieszkaniach puchówki, ponieważ potrzebujemy energii elektrycznej nie tylko do funkcjonowania naszych sprzętów domowych, ale także do ogrzewania domostw. Więc tutaj w tym momencie robi się poważny problem, na przykład gdy słońce nie świeci w zimie. I bardzo często niestety w tej narracji, która stawia na rozwiązanie 100% OZE, zapomina się mówić o tym właśnie okresie, kiedy nie wieje i nie świeci. Skąd wtedy pozyskuje się energię? No niestety, trzeba coś wtedy spalić. Trzeba spalić albo węgiel, tak jak u nas to nadal robimy, albo biomasę, czyli po prostu drzewa. Trzeba wyrżnąć gdzieś las, żeby te drzewa dostarczyć do elektrowni i je spalić, albo gaz. Ja nie jestem tutaj techniczna, natomiast pewnie Państwo wszyscy wiedzą, że w czasie wydobywania gazu dochodzi do dużych wycieków metanu, a z kolei metan jest dużo gorszym gazem cieplarnianym niż sam dwutlenek węgla, więc traktowanie gazu jako części tego rozwiązania 100% OZE, no czyni z tego rozwiązania tak naprawdę właśnie to prześmiewczo przez nas nazywane rozwiązanie 100% koze, bo w tym czasie jak nie wieje, nie świeci, trzeba po prostu coś spalić i w tym momencie podwyższyć stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, więc nie możemy tych rozwiązań traktować jako narzędzia mitygacji zmian klimatu. Są to jak najbardziej panele słoneczne, energetyka wiatrowa są narzędziem dekarbonizacji, natomiast są niewystarczającym narzędziem do głębokiej dekarbonizacji. O głębokiej dekarbonizacji możemy mówić dopiero wtedy, jeżeli mamy udział i tych odnawialnych źródeł energii, a także energetyki jądrowej, która jest no, bardzo niskoemisyjnym źródłem energii, które znamy i możemy z powodzeniem stosować i stosujemy od wielu lat. Dziękuję. To tropmy dalej w takim razie te, nazwę to stereotypy, czy jakieś nasze przekonania niekoniecznie prawdziwe. Popatrzmy na energię z elektrowni fotowoltaicznych. No, nie tak dawno mogliśmy przeczytać od Die Welt o tym, jak eksperci do spraw klimatu i energii zaczęli krytykować to rozwiązanie. Między innymi we Francji, prawda, wycina się lasy, aby stawiać elektrownie słoneczne. No i stąd pytanie, co z tą fotowoltaiką, to do pana Andrzeja Domańskiego, bo wydaje mi się, że czasami
dochodzimy do takiej sytuacji absurdalnej, prawda, że wycina się lasy, żeby móc elektrownię fotowoltaiczną postawić. No tak, taka sytuacja jest po prostu absurdalna. Natomiast też myślę, że nie możemy wylać dziecka z kąpielą. W sensie, tak jak powiedziała przed chwilą Agata, to odnawialne źródła energii, w tym w szczególności fotowoltaika, lądowa i morska energetyka wiatrowa, stanowią element rozwiązania. Więc po prostu walcząc z tymi patologiami, takimi jak choćby właśnie wycinanie lasów pod to, aby stawiać nowe elektrownie fotowoltaiczne, musimy po prostu o tym pamiętać. Lasy odpowiadają w Polsce za około 34-35 milionów ton ujemnych emisji. To myślę, że dużym problemem z takiej jest to, iż wartość lasu generalnie jest słabo wyceniona. W sensie, że nie ma odpowiednich modeli, a jeżeli są, to nie są one używane, które pozwalałyby prawdziwą wartość lasu, terenów lasów uwzględnić. Gdybyśmy przeliczyli te 34 miliony ton absorpcji CO2 na złotówki, na złote polskie, to przy obecnych cenach emisji, uprawnień do emisji CO2 dochodzimy do niebagatelnej kwoty 10 miliardów złotych. Oczywiście nie chodzi mi tylko o to, żeby przeliczać, ale tak, żeby pokazać, jak istotne są lasy właśnie w dekarbonizacji. Tutaj oczywiście warto również wspomnieć o ostatnio nowelizacji ustawy o lasach, tam artykuł 38 bodajże, wprowadza dosyć niebezpieczną możliwość, mianowicie zamiany lasu na teren z niebędący lasem na rzecz inwestora, także inwestora prywatnego. Jeżeli inwestycja realizowana na tym terenie mogłaby prowadzić do choćby z obniżenia poziomu smogu na danym obszarze. No i to jest oczywiście istotne ryzyko. Pojawiają się także w Polsce. Trzeba szukać przykładu we Francji, choćby ta słynna Polana pod Białowieżą, gdzie próbowano zlokalizować inwestycję fotowoltaiczną. Więc odpowiadając na Pani pytanie, te takie absurdy mają oczywiście miejsce. Musimy im się przeciwstawiać. Natomiast nie powinniśmy pozwolić na taką fałszywą alternatywę OZE versus atom, bo to jest myślę istotne narzędzie w ręku przeciwników energetyki jądrowej, a ja tutaj zgadzam się zarówno z Agatą, jak i z panem doktorem Gajdą, iż bez energetyki jądrowej, głębokiej dekarbonizacji polskiej energetyki po prostu nie będzie. To popatrzmy na tą energetykę jądrową. Tu wracamy do już bez tytułów do pana Pawła Gajdy. No bo krytycy energii jądrowej twierdzą, że wraz budowa elektrowni jest droga, że ciężko jest znaleźć się bezpieczne miejsce, czy mamy duże kłopoty ze składowaniem odpadów atomowych. Więc jakie są faktyczne koszty tego typu energii? Jak wygląda ta kwestia choćby składowania odpadów? Na ile rzeczywiście to jest energia zagrażająca, a na ile ratująca tak naprawdę nas przed zanieczyszczeniami? To znaczy tak, tutaj przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że nie ma żadnych źródeł energii, które byłyby absolutnie wolne od jakichkolwiek wad i które nie miałyby na przykład śladu środowiska. To, co było tutaj wspomniane. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że każde źródło energii, też te pewne wady nie są, że tak powiem, do niego przypisane zawsze w ten sam sposób. Każde można, że tak powiem, zastosować w sposób dobry albo w sposób gorszy. No, padały tutaj te przykłady właśnie, przykład tej propozycji budowy farmy fotowoltaicznej pod Białowieżą. Ale przecież my mamy mnóstwo miejsca, gdzie możemy tą fotowoltaikę stawiać w sposób normalny. Też, no, tak samo dzisiaj u nas się przebija ten pomysł powrotu do koncepcji sprzed 50 lat związanych z tą kaskadą
Dolnej Wisły i budowy kolejnych zapór na Wyśle, co jest po prostu jakąś aberracją. Trzeba to po prostu pamiętać, że każde źródło ma swoje miejsce, ma swoje koszty środowiskowe. W przypadku atomu tutaj jeśli chodzi o samo miejsce, nie stanowią tutaj dużego problemu, natomiast no, to, co jest podnoszone nieraz, to jest kwestia właśnie odpadów promieniotwórczych. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że o ile faktycznie jest to jedyny rodzaj energii, który produkuje takie ilości właśnie wysokoaktywne odpady promieniotwórcze, to tych odpadów jest, tych wysokoaktywnych jest naprawdę mało. I taka gigawatowa elektrownia będzie produkować tam takiego wypalonego paliwa około 30 ton rocznie. Jeśli porównamy to z jakimikolwiek innymi odpadami z innych działów gospodarki, to są ilości bardzo, bardzo małe i my możemy te odpady bezpiecznie składować. Natomiast dochodzimy tutaj do chyba największego problemu, jaki zawsze ma energia jądrowa, czyli to, że to są jednak duże inwestycje, które wymagają jednak pewnego rodzaju decyzji państwowych, a one też zależą tutaj decyzje polityków nieraz od opinii publicznej i tak dalej, więc zarówno sama kwestia budowy, jak i właśnie zlokalizowania składowiska, no nieraz się z takimi oporami spotykała. Oczywiście zbudowanie takiego składowiska nie jest rzeczą aż tak bardzo skomplikowaną od strony technicznej. Pierwsze tego typu składowiska na świecie już powstają. Mamy w Finlandii powstające składowisko w Onkalo, gdzie Finowie planują składowanie właśnie wypalonego paliwa. Również Amerykanie mają, to jest projekt WIP, czyli Waste Isolation Pilot Plant, gdzie składowane będą akurat w tym przypadku odpady nie tyle z energetyki jądrowej, ale też odpady z wysokoaktywne, pochodzące jeszcze z dosyć starego, znaczy dosyć stare odpady pochodzące z programów wojskowych, które też oczywiście tego odpady produkowały. No i tutaj pewną można taką pętlę zrobić i przypomnieć tym, że jeśli nieraz słyszymy i podawane są gdzieś przykłady właśnie tego, jak historycznie zdarzały się przykłady jednak no, złego zabezpieczania odpadów promieniotwórczych, to one dotyczyły w zdecydowanej większości przypadków właśnie bardzo starych programów i to programów wojskowych, które nie były tak dobrze kontrolowane. Jeśli chodzi o współczesną energetykę jądrową, to te odpady wszystkie są w odpowiedni sposób zabezpieczane. W krótkoterminowo składuje się je. Świetnym przykładem jest tutaj Zwillag na przykład w Szwajcarii, gdzie jest to po prostu hala, do której zwożone jest to paliwo, które tam jest składowane. To jest hala, Szwajcarzy mają 4 pracujące w tym momencie reaktory. To jest hala wielkości do takiego większego dyskontu spożywczego, którego nazwy nie wymienię tutaj z przyczyn wiadomych, gdzie można to zwieść, te odpady są to oczywiście pod bieżącym monitoringiem i tak dalej i nie powoduje to jakichś olbrzymich problemów, więc mówię, jest to coś, czym trzeba się zająć, natomiast od strony stricte technicznej jest to wyzwanie, które jest absolutnie do załatwienia, tylko jak z całą energetyką jądrową, a powiem więcej, jak z całą dekarbonizacją, musi być po prostu odpowiednia wola polityczna, żeby to po prostu zrobić. No dobrze brzmi, ale ja mam pytanie do pani Agaty Brzezińskiej. Gdybyśmy chwilę porozmawiały jednak o tym aspekcie społecznym, bo wydaje mi się, że oprócz tych czynników właśnie politycznych czy ekonomicznych, tutaj to, co mówi i co reprezentuje opinia publiczna, jest szalenie ważne, no bo jednak możemy spotkać bardzo dużo osób, no niezależnie czy mają ekologiczne, czy nie nastawienie, które bardzo sceptycznie reagują na energię jądrową. Jak pani uważa, skąd bierze się ten strach, skąd jest ta niechęć, czasami nawet bardzo duża, wobec energii jądrowej?
To z tym sceptycyzmem i strachem jest tak, że z danych z listopada 2020 roku wynika, że już ponad 62% społeczeństwa jest za budową energii jądrowej w Polsce, więc to się zmienia. Jeżeli chodzi zaś o tutaj środowisko ekologiczne, to też tutaj bywają różne nastawienia. Ja zawodowo zajmuję się ocenami oddziaływania, więc pracuję w głównej mierze z biologami i szczerze mówiąc w tej grupie jest bardzo mało ludzi sceptycznie nastawionej do energetyki jądrowej z tego względu, że my po prostu widzimy to jak na dłoni, zajmując się na co dzień oddziaływaniem kopalni, elektrowni węglowych, budowy dróg, budowy czy oddziaływaniem kopalni kruszy, które są potrzebne pod drogi, ścieżki rowerowe. Tego jest naprawdę bardzo dużo i w porównaniu z oddziaływaniem elektrowni jądrowej, naprawdę oddziaływanie tej elektrowni jest niewielkie, jeżeli mówimy o ocenie oddziaływania. I elektrownia jądrowa oszczędza przyrodę, więc tutaj w tej społeczności przyrodników związanych z nauką, z badaniami jest bardzo dużo zwolenników energetyki jądrowej, natomiast bardzo dużo osób wśród ekologów sceptycznie nastawionych do energetyki jądrowej jest wśród organizacji pozarządowych. I tutaj no, ten taki największy strach oczywiście wzbudza promieniowanie jonizujące. Boimy się przede wszystkim odpadów. To jest bardzo często podkreślany argument, że co z tymi odpadami, że będziemy je gdzieś składować. I tutaj prawda, różni ludzie popuszczają wodze fantazji, że dojdzie do jakichś wycieków. No, nie może być wycieku z ciała stałego. To nie jest zanurzone w wodzie, żadne odpady nie są zanurzone w wodzie, nie powstaje żadna zielona magma, tutaj się nie zachodzą takie procesy. Natomiast no, w wielu kreskówkach takie żółte beczki z wyciekającą zieloną cieczą można zobaczyć, być może to bardzo oddziaływuje na naszą wyobraźnię. No i boimy się również tego, że elektrownia wybucha, to jest już pokłosie awarii w Czarnobylu. Ja zresztą, szczerze mówiąc, też kiedyś wierzyłam, że rzeczywiście elektrownia jądrowa może wybuchnąć, no i co wtedy? Więc jedyną odpowiedzią, sensownym działaniem na takie problemy jest odpowiednia kampania społeczna i edukacja. Kiedy rząd Donalda Tuska informował o planach budowy elektrowni jądrowej w Polsce, nie została przeprowadzona odpowiednia kampania społeczna. Po prostu dowiedzieliśmy się o tym z konferencji prasowej, co oczywiście wzbudziło bardzo duży opór społeczny, ponieważ cały czas pamiętaliśmy ten Czarnobyl i żyliśmy tym, co było w Czarnobylu. Zabrakło elementu edukacji, co się stało po Czarnobylu, jakie zabezpieczenia zostały wprowadzone w elektrowniach jądrowych, co było przyczyną tak naprawdę tej awarii i tak naprawdę jak wyglądała skala skażenia, bo po latach wiemy, że no wcale nie była tak wielka, jak sądziliśmy. Ja na przykład czasem rozmawiam z różnymi ludźmi, i pytam się, zadaję pytanie, jak myślicie, ile osób zabił Czarnobyl? I otrzymuję odpowiedzi w milionach. Tak bardzo mocno wpłynęło to na naszą wyobraźnię. To oczywiście nie jest to prawdą, więc tutaj jako takie rozwiązanie widziałabym rzeczywiście tą kampanię informacyjną, co się dzieje, bo w samej gminie Choczewo jest dosyć duża akceptacja tej lokalizacji pod przyszłą elektrownię jądrową. Natomiast też w środowisku ekologicznym bardzo często podkreśla się to, że jeżeli przeznaczymy środki finansowe na elektrownię jądrową, to tych środków nie starczy już na
rozbudowę OZE, więc blokujmy elektrownię jądrową, bo przecież OZE jest tym najbardziej preferowanym przez ekologów rozwiązaniem mitygacji zmian klimatu. I tutaj uważam, że to jest zresztą podobnie jak wspomniał Paweł Gajda, że nie powinniśmy przeciwstawiać elektrowni jądrowych farmom wiatrowym i fotowoltaice, ponieważ no, dzielimy społeczeństwo i wzbudzamy niepotrzebne antagonizmy. Natomiast w obliczu katastrofy ekologicznej, katastrofy klimatycznej, moim zdaniem no, nie ma takich kosztów, których nie powinniśmy ponieść, żeby im zapobiegać. W końcu chodzi nie tylko o to, jaki rodzaj miksu energetycznego wybierzemy, czy będzie on się nam podobał mniej lub bardziej, tylko tak naprawdę chodzi o życie przyszłych pokoleń, naszych dzieci. Więc argumenty finansowe i przeciwstawianie sobie rozwiązań, które służą dekarbonizacji, no jest naprawdę, no, no nie jest na miejscu, jest zbrodnią. Mhm. Tak, widzę, że na czacie rozgrywa się ciekawa dyskusja, więc może od razu pana Andrzeja Domańskiego spytam, dlaczego nie bałby się pan mieszkać przy elektrowni jądrowej? To chyba jest też trochę pytanie o takie, nawet nie wiem, nie źródło lęku, tylko może odmitologizowanie albo wytłumaczenie nam, dlaczego, prawda, to nie jest straszne. No bo ten argument pan tutaj napisał, że jakby dorzucili jeszcze tani prąd, to już super. No to może przekonywać się ten argument, ale jednak mit Czarnobylu jest bardzo mocny. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że Czarnobyl się nie wydarzył, prawda? Tylko chodzi mi o to, że on już jest w sferze mitu. Fakt, tak jak pani mówiła, że my wiele nie wiemy nawet dlaczego i co dokładnie się działo, to ciągle, prawda, budzi strachy. No ja też nie wiem, czy bym chciała koło takiej elektrowni mieszkać. To ja może powiem, gdzie ja bym nie chciał mieszkać, tak? Ja bym nie chciał mieszkać w Nowym Targu, nie chciałbym mieszkać w Nowym Sączu, nie chciałbym mieszkać na Podhalu, nie chciałbym mieszkać w niektórych częściach Krakowa, nie chciałbym mieszkać wszędzie tam, gdzie faktycznie moje zdrowie codziennie, a może nie codziennie, ale przez znaczącą część roku jest narażone w sposób drastyczny. A jakoś nie słyszałem o masowym eksodusie ludzi z Nowego Targu czy Nowego Sącza. Na świecie funkcjonują setki elektrowni jądrowych. Wypadków jest bardzo niewiele i oczywiście, przepraszam, praktycznie nie ma. Więc to jest oczywiście takie myślenie, jest jakaś idea katastrofy, prawda? Natomiast no musimy sobie zdawać sprawę, iż no jest ono skrajnie małe. W związku z tym ja mieszkając czy to w Krakowie, czy w Warszawie, codziennie jestem otoczony, narażony na znacznie poważniejsze ryzyka. No i wszystkich ryzyk oczywiście nie jesteśmy w stanie usunąć. Tutaj mój kolega zajmujący się przede wszystkim lasami, drzewami, także drzewami w miastach, mówi, że takie dążenie do eliminacji wszystkich ryzyk, no to jest właśnie to, co stoi za taką masową wycinką drzew w polskich miastach, prawda? Także nie kupuję tego argumentu, który tutaj Kasia Jagiełło podrzuca na czacie dotyczącego, że elektrownia, którą nadzorowałby minister Sasin, tak, w sensie to jest takie odwoływanie się do jakiejś pewnej takiej skrajnej niekompetencji obecnej ekipy czy obecnych polityków. No jak zostałem przedstawiony jako ekspert z Instytutu Obywatelskiego, czyli think tanku Platformy, naprawdę bardzo trudno mnie podejrzewać o cień sympatii wobec tej ekipy. Natomiast jednak pewne procedury, które funkcjonują w naszym kraju czy w Europie, sprawiają, że czułbym się absolutnie, absolutnie bezpieczny. Zresztą sprawne i niepsujące się elektrownie jądrowe powstają nie tylko w krajach, które są kojarzone, nie wiem, ze szwajcarską precyzją czy z niemieckim porządkiem. Niemcy to akurat kraj, w którym elektrownie jądrowe są zamykane, co uważam za zbrodnię na klimacie. Więc odpowiadając na pani pytanie, absolutnie bym się nie bał mieszkać koło
blisko elektrowni jądrowej. Zresztą tak jak mieszkają dziesiątki milionów ludzi na świecie. To, co mi się osobiście wydaje istotne w rozmowie na temat energetyki jądrowej, która jest no, często rozmową bardzo żywiołową, tak? W sensie dosyć emocje często w tych rozmowach idą mocno do góry, to żeby zrozumieć, że i do tego namawiam wszystkich zwolenników energetyki jądrowej, że z drugiej strony są osoby, którym również środowisko i klimat leży na sercu. Tak? W sensie ja nie kupuję tego całego story o wielkim lobby gazowym, które stara się tutaj nas ściemiężyć, prawda, i doprowadzić do tego, aby Polska stała na gazie. Chociaż oczywiście takie ryzyko, że ze skansenu węglowego staniemy się skansenem gazowym, ono gdzieś istnieje. Natomiast ci ludzie, z którymi się najczęściej spieramy o energetykę jądrową, a wiem o tym, bo robię to dosyć często, to osoby, którym jakby klimat i środowisko również leżą na sercu. I to myślę, że to jest uświadomienie sobie tego jest jakby pierwszym krokiem do znalezienia jakiegoś wytłumaczenia, że energetyka jądrowa nie jest złem. Dlatego, że jak będziemy cały czas do siebie strzelać, to z tego nic konstruktywnego nie wyjdzie. Myślę, że każda osoba, która zajmuje się energetyką jądrową, rozmową o niej, ma pewien zestaw swoich własnych narzędzi. Ja tutaj przedstawię moje ulubione, wrócę je po prostu na czatę szybko, czyli stronkę electricitymap.org. To jest taki mój opener, rzecz, którą jakby zaczynam rozmowę z przeciwnikami energetyki jądrowej. Ta strona pokazuje emisyjność poszczególnych systemów energetycznych w krajach europejskich. No i widzimy, przepraszam, nie mogę cały czas czytać czata, bo mnie czegoś nie umknę. Close. Widzimy, że o ile emisyjność w Polsce w dni powiedzmy bezwieczne i niesłoneczne sięga tam około 700 gramów równoważnika CO2 na każdą kilowatogodzinę wyprodukowanej energii, we Francji około 90-70, to w Niemczech jest to 300-400 bezwieczne dni nawet dochodzi do, i niesłoneczne dni nawet dochodzi do 600. Czyli ten system oparty tylko na OZE, czy de facto na rezygnacji z energetyki jądrowej, po prostu się nie sprawdza. A to, co dzieje się w ostatnich miesiącach w Niemczech, czyli de facto po zamknięciu elektrowni jądrowych, powrót do energetyki węglowej i przyspieszenie gazówek, no to jest przecież, no tak jak powiedziałem przed chwilą, no jednak pewnego rodzaju zbrodnia na klimacie. No i trochę szkoda, że czyni to największa gospodarka europejska. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że nie przeprowadzimy transformacji energetycznej bez odnawialnych źródeł energii. Naszym zdaniem w Instytucie Obywatelskim konieczne jest stworzenie zachęt dla dalszego rozwoju chociażby energetyki prosumenckiej. Jest to też ważne, chociażby w kontekście rosnących cen energii i tego, że jednak pozwalały one wielu Polakom uniknąć ubóstwa energetycznego. Energetyka jądrowa, przynajmniej w średnim horyzoncie, tego niestety nie zapewni. I jeszcze już na koniec, jakby ja generalnie dzielę argumenty przeciwników energetyki jądrowej na dwie grupy. Argumenty, które są zasadne, w sensie możliwe do rozważenia, to przede wszystkim argumenty finansowe oraz argumenty związane z czasem realizacji inwestycji. I o tych argumentach można rozmawiać. Natomiast jest cała grupa argumentów, które ja nazywam argumentami antyszczepionkowymi, tak? W sensie, że to są argumenty, które bazują na strachu, niewiedzy, no i takim, no jakby to powiedzieć, no właśnie braku wiedzy, braku edukacji. No i z tymi drugimi oczywiście, z nimi oczywiście znacznie trudniej się polemizuje, no bo ich osoby, które ich używają, często nie chcą przyjąć do wiadomości tego, o czym przed chwilą mówił chociażby dr Gajda, tak? W sensie, że składowanie odpadów nie jest
już jakimś potężnym problemem. Tutaj jeszcze myślę, że dużym wyzwaniem edukacyjnym jest rozprawienie się z takimi złotymi gralami, w sensie z mitem o tym, że jesteśmy w stanie na przykład za pomocą magazynowania energii sprawić, że system będzie oparty w 100% na OZE, prawda? No to jednak wielu fizyków twierdzi, że po prostu to nie jest możliwe. No tak, tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście tutaj przede wszystkim informacja, bo te argumenty ala na covidowców, antycovidowców pokazują dużo. Strach jest najbardziej niebezpieczny. Ale mam do Państwa pytanie, to już tak na zakończenie generalne, no bo popatrzmy na projekty, jakie już się pojawiły w Polsce. Czy Państwa zdaniem pomysł budowy nowoczesnej elektrowni jądrowej Zygmunta Solorza i Michała Sołowowa jest sensowny, należy go wspierać, czy może też powinniśmy się obawiać? Jak Państwo uważają? To może tak jak dyskutowaliśmy, zaczniemy od pana doktora Pawła Gajdy. Mikrofon. Ma pan wyłączony mikrofon. Mamy, no tak jak się człowiek zamutuje na dłuższą chwilę i zapomni. To tak, zacznę od tutaj może jeszcze odniesienia się do kilku takich rzeczy, które były wcześniej też tutaj na czacie się pojawiły. Takie jedno sprostowanie, jeśli chodzi o jeszcze odpady, to pamiętam, że jednak paliwo wypalone przez pierwsze tam lata, ma około 10 tam w zależności od przyjętej strategii, jednak jest w wodzie składowane w celu chłodzenia go, ale to taka drobna tutaj poprawka do czegoś, co zostało wcześniej powiedziane. Natomiast do tych kwestii związanych na czacie, czy Polska może zbudować, bo tam z różnych powodów. Pamiętajmy o dwóch rzeczach. Jedna rzecz to jest nadzór międzynarodowy. Z jednej strony to jest czy Międzynarodowa Agencja Energii Jądrowej, także nadzór Euratomu, czy Agencji Energii Atomowej przy OECD, która istnieje. Poza tym no, ja bym tutaj bardzo chciał unikać tego typu argumentu, że my jesteśmy jacyś gorsi, u nas się nie uda i tak dalej, bo coś tam. No, tak mówiąc żartobliwie, to bo tam padło, że jak będzie minister Sasin, to lepiej o niej nie mieszkać. No, jak będzie nadzorował minister Sasin, to ona nie powstanie po prostu, więc to sobie to jest problem nieistniejący. Natomiast nie przedstawiajmy sytuacji w ten sposób, że Polska jest krajem jakimś gorszym od naszych sąsiadów, takich jak Czesi, Słowacy, Węgrzy, zresztą Węgrzy, którzy też mają swoje problemy, jeśli chodzi o instytucje demokratyczne i tak dalej, że my jesteśmy jacyś gorsi i oni mogli to zbudować, a my u nas jest to niemożliwe. Więc tutaj no tego problem został, zwłaszcza, że to jest projekt naprawdę długoterminowy, w czasie którego, i to też jest bardzo ważne, że jest duża szansa, że władza zmieni się i to więcej niż raz w międzyczasie. Dlatego tutaj takich argumentów ja bym mimo wszystko unikam. No dlatego teraz, no czy powinniśmy wspierać, no powinniśmy wspierać każdy projekt nowoczesnej energetyki, nie tylko jądrowej, każdej bezemisyjnej, dlatego że my potrzebujemy i to szybko naprawdę wybudować teraz w tym bardzo krótkim terminie, czyli do powiedzmy 2030, bo do wtedy na pewno sobie nie postawimy elektrowni jądrowej, to jest niemożliwe, ale my w tym czasie potrzebujemy postawić 20-30 gigawatów wietrze i paręnaście fotowoltaiki jeszcze w tym momencie, jeśli mamy jakkolwiek zdążyć z dekarbonizacją. Atom też musi powstawać, dlatego jeśli pojawią się tego typu propozycje właśnie ze strony takich inwestorów prywatnych, jak właśnie wspomniany Syntos, który takie plany ma. Oczywiście warto je wspierać, natomiast to jest tak, że trzeba pamiętać, że te firmy patrzą o zapewnieniu energii gdzieś dla siebie, natomiast my mamy zdekarbonizować polską energetykę, polską gospodarkę, więc to, że oni postawią docelowo kiedyś,
może właśnie parę tych tak zwanych małych bloków, tych małych reaktorów modularnych, których jeszcze na rynku nie ma w ogóle, więc kiedy one powstaną, to jeszcze nie wiemy. No ale jeśli powstanie tego gigawatt 2 maksymalnie, to z punktu widzenia no, tych wyzwań, jakie w nim stoimy do komisji, to jest po prostu za mało. Dlatego my musimy jednak przede wszystkim wspierać ten program państwowy, którego te małe muszą być oczywiście uzupełnieniem. Powinniśmy wspierać tutaj no, zarówno ten program budowy, który w tej długoterminowej perspektywie jest dla nas bardzo ważny, ale co trzeba podkreślić, w krótkoterminowej perspektywie to musi już być naprawdę konkretne inwestycje w OZE i to już. I to musi stać się natychmiast naprawdę. Dziękuję. Ja może tylko tytułem uzupełnienia w sensie tych olbrzymich inwestycji w OZE, które są, o których mówił przed chwilą Paweł Gajda, to tylko chciałem powiedzieć, że mamy boom, absolutny boom w obszarze fotowoltaiki w ciągu ostatnich pięciu lat. W Polsce mamy w tej chwili około 700 tysięcy prosumentów. Badania wskazują, iż osób, które chciałyby, właściwie iż gospodarstw domowych, które chciałyby zamontować fotowoltaikę, jest jeszcze kolejne 2 miliony. To już 5 gigawatów mocy, więc nie taka bagatelna liczba. A tymczasem nowe regulacje zmierzają do tego, aby de facto no, z mikroinstalacji w Polsce więcej nie przebywało. Więc po de facto wykończeniu lądowej energetyki wiatrowej przez niesławną ustawę 10H, tak zwaną ustawę odległościową, brany jest na celownik kolejny sektor, tym razem fotowoltaika. Więc wczoraj senacka komisja odrzuciła projekt. No i zobaczymy, jakie będą jego dalsze losy. To tylko tak tytułem uzupełnienia. Mm-hmm. Ale jeszcze dopytam o proponowany projekt, no bo to można powiedzieć, co zostało zaproponowane przez Zygmunta Solorze i Michała Sołomowa jest na stole, więc jak pan do tego się odnosi? Ja myślę, że projekt jest oczywiście ciekawy. Jeżeli podchodzi do tego biznes prywatny, to z prawdopodobnie mają to policzone. Zresztą szereg innych polskich firm, chociaż akurat już kontrolowanych przez Skarb Państwa, więc moje zaufanie do tego jest istotnie mniejsze, ale również wyraża zainteresowanie. No i pytanie, dlaczego to się dzieje? Tak? Dlaczego firmy, czy to prywatne, czy nawet państwowe, zaczynają myśleć o własnych źródłach energii? Od roku 2025 w Polsce będziemy mieć strukturalny deficyt mocy. Będziemy de facto skazani na import energii, co jest związane ze zmianami na tak zwanym rynku mocy. No i to jest taka dziura, którą de facto już nie bardzo wiadomo, czym zasypać, tak? Dlatego że no, proces inwestycyjny, czy to w tych większych instalacjach OZE, czy nawet w gazówkach, no po prostu chwilę trwa. Więc jesteśmy, w mojej opinii, skazani na rosnące ceny energii w Polsce, a być może wręcz na to, iż ci więksi odbiorcy, a sektor chemiczny, Syntos to spółka chemiczna, jest właśnie jednym z większych odbiorców energii, mogą być narażeni na czasowe wyłączenia mocy. No i dlatego myślę, że pojawił się ten szereg deklaracji dotyczących SMR-ów. Na ile one są realne od strony technicznej, no to doktor Gajda wie lepiej. Natomiast ja bym tutaj w ten prywatny biznes nie przestawał wierzyć. No i pani Agata Brzezińska, jak pani uważa? Ja się tutaj zgadzam z przedmówcami. Mogę jeszcze dołożyć swoje 3 grosze. Bardzo często w środowiskach takich antyatomowych było powtarzane, że gdyby atom się opłacał, to by inwestowali w to właśnie prywatni biznesmeni i do tej pory tych inwestycji nie było, a tu proszę, te inwestycje się zaczynają, ponieważ są związane z prognozami braku mocy i najwidoczniej, prawda, tutaj
ci dwaj bogaci biznesmeni przeliczyli to sobie i uznali, że rzeczywiście ma to sens z punktu widzenia ciągłości biznesu i ciągłości także finansowej, bo nie sądzę, żeby inwestowali, wyrzucali swoje pieniądze w coś, co się nie zwróci lub nie gwarantuje utrzymania zysku na odpowiednim poziomie. Prywatnie uważam, no na pewno będę obserwować, może w przyszłości takie małe, te małe SMR-y będą jakąś odpowiedzią na zapotrzebowanie, na zwiększające się zapotrzebowanie energetyczne miast, gmin, zobaczymy. Natomiast no, program jądrowy, duży program jądrowy jak najbardziej trzeba jak najszybciej rozwijać, ponieważ no, nie mamy nic innego, czym moglibyśmy zastąpić nasze elektrownie węglowe. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, sądząc po tym, jak na czacie gorąco było, myślę, że będą Państwo chcieli jeszcze zadać pytania naszym rozmówcom. Zachęcam bardzo serdecznie. To może ja zadam jedno pytanie związane z takim aspektem społecznym bardziej. Tutaj Państwo mówili, na przykład pan Paweł Gajda, że no jest taką negatywnym zjawiskiem wskazywanie Polski jako obszaru, który w jakiś sposób powinien być wykluczony energetycznie z tego względu, że jest gorzej zarządzany czy coś w tym stylu i żeby Polski w taki sposób jakoś nie robić takiego czarnego PR-u, a równocześnie funkcjonuje rzeczywiście ten nieszczęsny mit Czarnobyla. Czy to może być takie dosyć banalne pytanie, ale wydaje mi się, że ono może oddziaływać na świadomość przeciętnego konsumenta niewykształconego. Czy tego rodzaju komunikaty i narracje, jakimi jest na przykład kinematografia i bardzo słynny, sławny serial Czarnobyl, bodajże na Netflixie czy na HBO, który zrobił ogromną furorę jako taki thriller, dreszczowiec sensacyjny, pokazujący przerażające realia tej katastrofy. Po 30 latach, czy on powracając w mediach jako taka rozrywka, równocześnie nie robi, nie wzmacnia po raz kolejny, nie przypomina tej grozy sprzed kilku dekad i po raz kolejny nie przedstawia takiej negatywnej narracji, która u osób, podkreślam, niewykształconych, niewykwalifikowanych, pozostawia ślad w pamięci, że energetyka jądrowa i wszystko, co jest skojarzone z energią atomową, automatycznie jest naznaczone grozą, strachem, należy unikać. Czy tutaj przemysł media i przemysł rozrywkowy w zasadzie nie robi czarnej roboty w sytuacji, kiedy jesteśmy w dramatycznej sytuacji realnej, a nie fikcyjnej? To znaczy tak, to jest ciekawe pytanie zresztą, które według mnie lepiej byłoby zadać komuś, kto się zajmuje stricte komunikacją. Ja jednak jestem inżynierem, no troszeczkę się tym interesuję, no bo no, przy naszej branży no, ciężko też na ten aspekt nie patrzeć. I o ile sam serial, wydaje mi się, że aż tak negatywnego efektu tutaj nie było. Bo oczywiście pewne rzeczy przypomniał, ale równocześnie w czasie, kiedy on był miał swoją premierę, ożywiła się dosyć dyskusja medialna, też właśnie były przekazywane te rzeczywiste informacje, więc tutaj nie. Natomiast tak bardziej historycznie patrząc, no to faktycznie ta kultura popularna generalnie, ona miała duży wpływ na kształtowanie. Zresztą to dotyczy wszystkich jakichś technologii w ogóle, można powiedzieć. Na przykład takie kojarzenie promieniowania jonizującego na przykład z różnego rodzaju mutantami, mutacjami i tak dalej, no to sięga jeszcze pierwszej Godzilli, czyli to są lata jeszcze chyba 50. nawet w ogóle. I to jest gdzieś mit, który się pojawiał, ten motyw w wielu właśnie w kulturze popularnej, czy to w filmie, ale też w komiksie i tak dalej, i który gdzieś się tutaj mocno osadził. Faktem jest
to, że, a to mówię, zawsze brakowało jakiejś takiej dla równowagi, jakiejś takiej bardziej pozytywnej narracji, gdzieś ona znikała. I to, co mi się wydaje jest troszeczkę większym problemem, jest troszeczkę, no to proszę sobie wpisać w Google hasło low carbon energy sources na przykład. I to, co dostaniemy, to będą najczęściej jakieś tam właśnie panele fotowoltaiczne, wiatraki i tak dalej. Natomiast jak popatrzymy na przykład na dwa największe źródła bezemisyjnej energii elektrycznej na świecie, to jest w kolejności energetyka jednak wodna i jądrowa. I bardzo często ilustrując pewnego rodzaju, czy artykuły prasowe, ale też w filmach, no, pojawia się to takie skojarzenie obrazowe, automatycznie, a niskoemisyjne zmiany klimatu, no to teraz fotowoltaika, wiatraki, to buduje pewnego rodzaju skojarzenia i to jest pewien obszar, nad którym na pewno trzeba komunikacyjnie popracować, dlaczego ważna jest ta edukacja. No natomiast też z drugiej strony przecież nie powiemy komuś, żeby nie robił filmu i nie korzystał z czego, to też jest bez sensu po prostu, tak? No natomiast potrzebna jest gdzieś równolegle jakaś taka pozytywna narracja, także w tym temacie, tak jak w wielu innych tematach, no widzowie są w stanie oddzielić, co jest fikcją, co jest faktem, tak? W wielu innych historiach, tak żeby w tych kontekstach też mieli łatwiej i to byłoby tutaj chyba zupełnie wystarczające. Ale znowu gdzieś wracamy do tej właśnie kwestii, że no, potrzebna jest edukacja. Zresztą potrzebna jest edukacja w ogóle na temat zagadnień związanych z klimatem, bo my też się przecież cały czas poruszamy tego, że no, niektórzy, i to dosyć istotni politycy w tym kraju, zresztą nie tylko w tym kraju, mają ciągle problem z uznaniem, że to jednak no, zmiany klimatyczne faktycznie zachodzą i to my je powodujemy, więc to nie jest jedyny obszar, gdzie tej edukacji więcej by się przydało. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Być może pani Katarzyna Jagiełło ma jakieś pytanie, chciałaby zadać pytanie, nie tylko pisząc na czacie, ale może zadając. To pytanie do pani Katarzyny Jagiełło, czy pani chciałaby zadać pytanie? Nie słyszymy, nie słyszymy. Znaczy mamy na czacie, że nie ma warunków także. No czasami tak jest. W takim razie ja spytam, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby dołączyć do dyskusji? Okej. Pytanie jeszcze do profesora Marcina Urbaniaka. Czy może pan profesor ma jeszcze jakieś pytanie? No ja mam takie pytanie do wszystkich państwa związane z taką hipotetyczną sytuacją, gdyby w tym momencie nasze aktualne Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwróciło się do państwa o taką szybką, krótką opinię, o podpowiedź, jak wspomóc rozwiązać obecny kryzys energetyczny w Polsce, to jaki każdy z Państwa by najważniejszy aspekt wskazał, który należałoby natychmiast wdrożyć już w tym momencie? Ja tutaj usłyszałem kwestię o odnawialnych źródłach energii, ale może coś takiego bardziej precyzyjnego. Ja bym chciała skupić się na tej takiej kwestii związanej z odbiorcą ostatecznym, czyli konsumentem. Wydaje mi się, bo my wciąż mamy niezałatwiony problem z wymianą piecy, kopciuchów, to jeszcze nie zostało zrobione, to też jest dosyć istotne, głównie ze względu na nasze zdrowie, natomiast jeżeli myślimy o przejściu na ekologiczne źródła energii, chociażby jak na pompy ciepła, to musimy zwiększyć dotacje do tych źródeł energii, bo obecne dotacje niestety są za małe i wielu ludzi nie stać na te źródła energii.
Przy czym należy pamiętać, że do tych źródeł energii jest potrzebny tani prąd, bo w momencie, kiedy mamy takie ceny energii jak obecnie, to ludzi nie zachęca do zmiany źródeł energii. Widzimy teraz, co się dzieje, prawda, po skoku cen gazu. W mojej gminie gaz poszedł do góry 300%, ludzie zaczynają palić drewno, wracają do węgla. Więc tutaj te kwestie cen są bardzo istotne, bo z konsumentem ciężko rozmawiać o zmianach klimatu, zwłaszcza w momencie, kiedy ma się na utrzymaniu rodzinę, dzieci i trzeba po prostu ogrzać dom zimą. Nasze życie codzienne zawsze będzie na miejscu pierwszym. Niestety jesteśmy tak skonstruowani, a tym źródłem tej taniej energii może być energetyka jądrowa. Wystarczy porównać sobie ceny energii elektrycznej dla konsumentów w Niemczech i we Francji. Francuzi są w stanie ogrzewać swoje domy prądem, co u nas po prostu jest nie do pomyślenia, bo mówiąc kolokwialnie, poszlibyśmy z torbami, gdybyśmy zimą ogrzewali się prądem. To może ja bardzo szybko. Natychmiastowe uchylenie ustawy odległościowej 10H. To myślę, że to jest coś, co... powiem, czemu mam nie powiedzieć. W sensie, że to jest kwestia prokuratury będzie, myślę, kiedyś w przyszłości, dlaczego ta ustawa tak długo jeszcze, dlaczego ona tak długo funkcjonuje. Z utrzymania obecnych warunków lub nieznacznie jedynie zmienionych dla funkcjonowania nowych, dla przyłączania nowych instalacji fotowoltaicznych. No i oczywiście termomodernizacja oraz efektywność energetyczna, tak? To jest coś, co jeszcze w Polsce mamy olbrzymie pole, żeby sprawić, aby nasze domy po prostu były bardziej termoefektywne. Także to jest trzy rzeczy. Dziękuję bardzo. Docieplenie domów, w których mieszkamy, które są budowane w tak złych substancji w tak odległych czasach, że one są kompletnie nie kumulują ciepła i tak termomodernizacja. Tak, to też musi być oczywiście robione z głową, tak jak słyszę niektóre takie trochę liberalne pomysły, tak, żeby po prostu podnieść istotnie normy bez jakby wsparcia dla obywateli. To też nie jest rozwiązanie, tak? W sensie to nie jest rozwiązanie, które się może przyjąć, tak? To powinny być właśnie programy docieplania, generalnie poprawy efektywności energetycznej, i edukacja, tak? Cały czas widzę pootwierane szeroko okna przy włączonych piecach, tak nie może być. Bardzo dziękuję. To jeszcze ostatnie krótkie pytanie do pana doktora Pawła Gajdy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pyta pana o opinię. Jaką udziela pan odpowiedź? Znaczy tutaj jedna rzecz już na pewno padła. 10H powinno zniknąć i to tak w zasadzie natychmiast. To jest taka pierwsza rzecz, żeby uwolnić w tym momencie na ten moment energetykę wiatrową, która przez ostatnie 5 lat praktycznie nie było żadnych nowych instalacji. Druga rzecz jest taka, to mimo wszystko wstrzymanie jeszcze czasowe tych zmian zasad dopłat do fotowoltaiki prosumenckiej. To niestety ma też swoje problemy techniczne, dlatego że niestety nasze sieci dystrybucyjne, czyli mówimy o tej już bezpośrednio zachodzącej nam do naszych domów, one w wielu miejscach nie są przystosowane do tego, żeby po prostu tą energię odbierać, bo kiedy w tym momencie, kiedy ci prosumenci produkują, na przykład jest letni dzień, kiedy ich nie ma w domu w tym momencie i w tym momencie trzeba od nich to odebrać tą energię i przesłać komuś innemu przez sieć, więc to wymaga też inwestycji i to jest bardzo ważny obszar, na którym się trzeba skupić i który nam właśnie tutaj blokuje też od takiej technicznej strony na właśnie tą modernizację, więc i tutaj się trzeba, tak jeszcze zerknąłem na czat, bo tu jest właśnie ważne rozróżnienie.
to, co my musimy przede wszystkim zmodernizować, to nie sieci przesyłowe. Przesyłowe są całkiem okej. Natomiast sieć dystrybucyjną, ta część właśnie najbliżej nas, to ona wymaga tutaj największych inwestycji, tak żeby tą prosumencką energetykę można było przyjąć w jak największej ilości. Oczywiście to, co było wspominane, to są oczywiście słusznie, to jest dalsze kontynuowanie kwestii związanych z termomodernizacją i tak dalej, generalnie efektywnością energetyczną, bo to jest bardzo, bardzo istotny kierunek. Kolejna ważna rzecz to jest dla osób mieszkających jednak dlatego, że na dzisiaj prosumentyzm był skierowany raczej do osób mieszkających w budownictwie jednorodzinnym, więc tutaj możliwość tworzenia tych tzw. spółdzielni energetycznych, tak żeby na przykład w blokach można było też fotowoltaikę właśnie instalować w sposób, no żeby to było w odpowiedni sposób prawnie uregulowane i żeby właśnie się więcej tego typu instalacji mogło zacząć pojawiać w miastach. No i oczywiście kolejna rzecz, którą trzeba zrobić, to w zasadzie do końca przyszłego roku wybrać partnera strategicznego dla budowy elektrowni, też elektrowni jądrowej. Pamiętajmy, że ona nam te problemy, które musimy rozwiązać w ciągu lat 10, ona nam nie pomoże ich rozwiązać, ona nam będzie pomagać, ale w perspektywie lat 20, dlatego wcześniej te rzeczy, o których tutaj wspominałem, czyli przede wszystkim 10H znika oraz wsparcie to dla fotowoltaiki, o którym wspominałem, żeby było utrzymywane, żeby ten pewnego rodzaju boom, który obserwowaliśmy w ostatnich latach, żeby on teraz po zmianie przepisów nam po prostu nie wyhamował i nie skończył ta właśnie moc zainstalowana w fotowoltaice, tak jak ta w wietrze lądowym w ostatnich latach, która po wcześniejszym wzroście praktycznie nam stanęła.